Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Drodzy widzowie, przyjaciele i dobroczyńcy telewizji Misericordia, czas świąt Narodzenia Pańskiego jest dobrą okazją do podziękowania i złożenia świątecznych życzeń. Korzystając zatem z tej okazji, pozwólcie, że najpierw podziękuję Wam wszystkim za Waszą wierność i regularne oglądanie przygotowywanych przez naszą redakcję materiałów. Tworzymy wspaniałą wspólnotę, którą w tej wirtualnej przestrzeni zgromadził miłosierny Jezus. Codziennie dziękuję Bogu za każdego i każdą z Was i codziennie z serca Wam wszystkim błogosławię. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, za każdy komentarz, kciuk w górę, no albo też i w dół, za udostępnianie naszych materiałów innym. Szczególnie dziękuję za każde Wasze dobre słowo pod naszym adresem, za kartki świąteczne, które w tych dniach nadsyłacie do naszej redakcji i za paczki z prezentami. To bardzo miłe. Bardzo mocno chcę podziękować tym wszystkim, którzy modlą się za to palotyńskie dzieło nowej ewangelizacji, któremu na imię Telewizja Misericordia. Bez tego Waszego wsparcia dziś z pewnością nas już by nie było. Dziękuję równie ciepło tym wszystkim, którym zależy na rozwoju naszej maleńkiej telewizji, za Wasze wsparcie materialne, za każdą złotówkę przekazaną nam za pośrednictwem portalu Patronite i za każdą wpłaconą darowiznę na konto Fundacji Misericordia. Wydajemy te środki bardzo roztropnie, szanując trud Waszej pracy. Chociaż jesteśmy maleńką telewizją z niewielkim budżetem, to jednak mamy wielkie serca i w pracę ewangelizacyjną wkładamy całych siebie. Dzięki Waszemu wsparciu rozwijamy skrzydła i chcemy zarazić Ewangelią cały świat. Jeszcze raz z głębi serca Wam dziękuję. Niech nowonarodzony Pan Wszechświata okaże się dla Was miłosiernym Ojcem, który stokroć wynagradza każdemu za Jego miłość i dobroć serca. Wierzę, że kiedyś razem zasiądziemy do jednego wspólnego stołu wigilijnego, tam w niebieskim Jeruzalem. Życzę, aby Wasza wiara stała się silniejsza, miłość odważniejsza w czynieniu dobra, a nadzieja na życie wieczne niczym nie zamącona. Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego i wszelkiej pomyślności w nowym roku.